Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Kalifornia. Kalifornia to jest jeden z paru najbardziej komunistycznych stanów w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No dlaczego Kalifornia jest taka atrakcyjna? No klimat. Klimat jest przyjemny, no bo tam z nad Pacyfiku jest dosyć ciepło, tam nie ma śniegu, nie ma lodu. Tam nawet te stany bardziej na północ w kierunku Kanady, no to jednak ten klimat Pacyfiku, no jest tam wilgotno, no bo Oregon, no to jest nieustannie tam pada, jest mrzawka. Stan Washington jeszcze wyżej, tam gdzie jest Seattle, to przy granicy z Kanadą. No ale Kalifornia słoneczna, Kalifornia przyjemna, San Francisco, Los Angeles, no one są daleko od siebie, ale to jest fajna sprawa. W sumie to Kalifornia jest jeden stan, ale to powinny być co najmniej trzy stany, te północna, środkowa i południowa Kalifornia, no bo ona się też różni pod względem, no geograficznie się różni, klimatycznie się też różni, no ale różni ludzie tam mieszkają. W Ameryce kongres ma 435 reprezentantów, to 55 reprezentantów, no to jest właśnie z Kalifornii, czyli sporo więcej niż 10% mają reprezentantów, no bo na 330 milionów, na 55 milionów to by się zgadzało. No ale w każdym razie od lat, no trzeba pamiętać, że Ronald Reagan był gubernatorem Kalifornii republikańskim, no wcześniej tam był demokratą przez pewien moment, no ale to tak jak w Polsce mówili, jak ktoś nie był socjalistą w młodości, no to jest jakieś takie powiedzenie, no ale jak zaczyna płacić podatki, no to już powinien zostać konserwatystą. No i Reagan był republikaninem, no ale od lat 1980-tych, 90-tych, no to Kalifornia się kompletnie zlewaczyła. No i oni mają pieniądze do pewnego stopnia, tam bardzo dużo ludzi ucieka, biznesów też sporo ucieka do Teksasu, część nawet na Florydę, Teksas i Floryda, no to są republikańskie, no ale tam właśnie te postępowe, te komunistyczne pomysły, no ta teraz komunizm, no to się przejawia właśnie w tym homoseksualizmie, w transwestytach, no i w ochronie środowiska. Te sztandary postawili właśnie pod tymi dwoma hasłami. Homoseksualizm i ochrona środowiska. No i tam ochrona środowiska osiąga jakieś wariackie poziomy. Cały ten koszt środowiskowy, no nie zdają sobie sprawy z tego, że Kalifornia jest doprowadzana do granicy absurdu z tym wszystkim. No ciekawa sprawa jest właśnie, że Kalifornia, no to jest taki poligon doświadczalny i samochodami na przykład. Samochody tam w latach 1960-tych, 80-tych Kalifornia zaczęła robić swoje takie te standardy. Kompanie samochodowe produkowały samochody na rynek Kalifornii, które były powiedzmy tam 10% droższe. No i produkowali te tańsze samochody dla reszty Ameryki. No ale później doszli do wniosku, że to nie ma co produkować dwóch samochodów dla jednego kraju, no to podwyższyli ceny całej Ameryce, no i Amerykanie zaczęli kupować te droższe kalifornijskie samochody, chociaż nie potrzebowali, to wszystko było wyśrubowane. No ale w Kalifornii część z tych lewaków, taka ta Rada Czystego Powietrza,
zadecydowała, że w Kalifornii te grzejniki, bojlery do domów, do apartamentów, do mieszkań, które są na gaz, będą nielegalne. No i te wszystkie, które są na olej grzewczy, też będą nielegalne. Jedyne co od 2030 roku, no to będzie, to muszą być te wszystkie bojlery elektryczne, no i ciężarówki. No i ciężarówki w 2040 roku, wszystkie sprzedaż ciężarówek napędzanych olejem napędowym będzie zakazany. Takie miasta jak San Francisco czy Oakland. W Oakland syf kiła i mogiła, San Francisco syf kiła i mogiła. Tam na ulicach to po prostu jest no strasznie. Komuniści doprowadzili do tego, że no nie ścigają kryminalistów, nie ścigają ćpunów, nic nie robią z tymi bezdomnymi, biznesy się zamykają, no a oni właśnie w San Francisco i w Oakland. Oakland to jest po przeciwnej stronie rzeki, to jest bardzo murzyńska dzielnica, no bardzo, bardzo kryminogenna, no to oni zrobili takie przepisy, są takie ustawy, że wszystkie te budynki, które są teraz budowane, no to wszystko ma być na prąd. No a dochodzi do tego, będzie też zakazane sprzedaż tych wszelakich grzejników. Tam pozakazywali sprzedawania kosiarek, te kosiarki domowe, to wszystko ma być elektryczne. Cały ten sprzęt taki przydomowy, no to zlikwidowali, to nie ma możliwości. Ludzie importują, ludzie szmuglują z innych stanów. Tam rynek na używane te kosiarki spalinowe jest dosyć duży, no ale oni to w ten sposób robią. W 2030 roku, no to czyli w sumie za 8 lat już, wszystkie te biznesy, w których powiedzmy ten bojlery czy te grzejniki się zepsują czy spalą, no to będą zmuszani do tego, żeby zakładali instalację elektryczną, żeby, no bo ta instalacja gazowa czy instalacja oleju grzewczego już nie będzie się do niczego nadawała, no i nie pozwolą zamienić z jakimś kupionym lokalnie, no ale tak jak mówię, będzie szmugiel, będzie oszukaństwo i będą kary, no jest nadzieja, że nie będą wysyłali na Syberię czy na Alaskę za karę. No i to wszystko ci komuniści pchają w tym momencie, kiedy zaczyna brakować prądu. W Ameryce 3% samochodów jest elektryczne, w Kalifornii jest trochę więcej, no ale tam zaczyna po prostu brakować prądu, kiedy słońce zachodzi, no te wszystkie panele słoneczne nie są w stanie nawet wyprodukować wystarczająco co ilość energii, żeby energia dawała tą klimatyzację w Kalifornii. Kalifornia potrzebuje dobrej klimatyzacji. W czasie tych fal, które no w zasadzie to były potężne temperatury, no to gubernator prosił, żeby ludzie nie włączali, żeby wyłączali nawet lodówki, żeby nie włączali najróżniejszych rzeczy, no i prosił o to, żeby nie ładowali samochodów elektrycznych w czasie dnia. No to jest jakaś taka groteska, to jest satyra na tych lewaków, na tych komunistów. Także co będzie następne? Będą mówili, żeby ludzie ciepłej wody nie włączali albo żeby nie ogrzewali swojego domu. No Kalifornia jest ciepła, ale czasami to taka zimnawa jest i będą ludzie musieli zakładać 2, 3, 3
swetry, tak, także to idzie, idzie to wszystko w tym kierunku. Cała ta sieć energetyczna, no to, to też nie będzie zbudowana, no bo jeżeli, jeżeli w 2040 roku mają być wszystkie te ciężarówki na prąd, czyli na baterie, no to jest bardzo duży, duży problem. No może te, te wszystkie Amazony, FedExy i te inne kompanie, które mają, mają pieniądze, to zrobią. Wszystkie te rządowe, rządowe ciężarówki, cała ta budżetówka, no to oni będą wydawali te pieniądze na lewo i na prawo. No ale skąd biorą się te pieniądze? No pieniądze się biorą z reszty podatników, a tych podatników jest coraz mniej, no bo coraz więcej pracujących ludzi spieprza z tej Kalifornii, no ale nie będzie tych stacji do ładowania i coś takiego nie istnieje, te ciężarówki, te potężne ciężarówki z naczepami, czy nawet z dwoma naczepami, no to one mogą śmiało przejechać 1500 kilometrów, zanim potrzebują nalać tam 100 czy 200 galonów, czyli 300, 400 czy 500 litrów tej ropy. No i takie tankowanie, no to zajmuje 10 czy 15 minut, żeby te kilkaset litrów ropy nalać. No a ciężarówka, no to ciężarówka na ten przebieg, no to musi mieć połowę wagi tej ciężarówki, no może nie połowę, ale 10% tej ciężarówki, no to są te akumulatory. No i naładowanie to nie zajmie 10-15 minut. No są ograniczenia fizyczne, są ograniczenia elektryczne, no i nie da rady tego zrobić przy najbardziej jakichś zaawansowanych, no to będzie zajmowało 2 czy 3 godziny. No i tak nie jest tak źle, no bo powiedzmy, nie jest tak źle. No jest źle, no bo w sumie na każdą godzinę przejechania, no to trzeba co najmniej 10-15 minut ładowania. To są takie mniej więcej proporcje. No i ten prąd, to napięcie, ta siła, ta moc musi skądś pochodzić i musi być gdzieś wygenerowana. No tam się denerwują, tam się buntują. Większość tych kierowców ciężarówek się buntuje. Część to nawet ucieka, przesuwa. No, ale Kalifornia robi taki numer, że nie pozwala pracować firmom, które się przerejestrowały. No jest w sumie szykanowanie. No ale te stacje do ładowania to będzie makabra. No, z wyliczeń wygląda na to, że nie da rady tego zrobić. Jak się popatrzy na jakiś taki stadion, gdzie na stadion przychodzi 40-50 tysięcy ludzi na jakiś mecz, no to tam potrzeba 300-400 kilowatów energii na te wszystkie oświetlenia, na tego rodzaju rzeczy. No, a taka ciężarówka potrzebuje 30 razy więcej tego, no bo to jednak to zużywa. Wszyscy ci postępowi komuniści w Sacramento, no bo Sacramento to jest stolica Kalifornii, to oni zakładają, jak komuniści, że prywatne biznesy i prywatni ludzie będą to wszystko musieli zrobić, no i zrobią, zapłacą, przełkną te koszty, no a komuniści tylko muszą wydawać rozkazy, no ale to jednak nie jest tak do końca. No i czy to cokolwiek zmieni, ochronę środowiska, czy to cokolwiek zmieni środowiska? No nie, no bo Chińczycy co tydzień budują nową elektrownię węglową. W Ameryce po prostu dokonują lewacy samozniszczenia.
cały świat się toczy do przodu. No jak się człowiek zastanowi, no to no, zmiany są zawsze, tak? Cała Sahara, no to była dżungla, wszystkie, cały ten olej czy ropa pod ziemią, no to ona powstała z tych wszystkich dinozaurów z dżungli, z tych organicznych rzeczy, które tam miliony lat temu były. No a teraz jest piasek. No, najgorsze jest to, że straszą ludzi, że poziom oceanu się podniesie o 6-8 metrów za 100 lat. No ale każdy normalny rozumie, że nawet jak się podniesie o centymetr na rok, no to przez jedno pokolenie to jest powiedzmy 20 centymetrów, no to ludzie po prostu będą budowali domy do tyłu i na wyższe tereny. No i nie ma problemu do paniki. Ciekawe jest, że Clinton i Barack Hussein Obama, oni mają domy na wyspie Martha's Vineyard, no i gdzie oni mają te posiadłości za kilka czy kilkanaście milionów dolarów właśnie nad wodą. To Martha's Vineyard, no to jest sławne z tego, że tam kręcono film Szczęki, no ale też jest sławne sprzed paru tygodni, kiedy gubernator z Florydy wysłał Wenezuelczyków na Martha's Vineyard, bo wszyscy ci bogaci szampańscy komuniści mówili, że granice powinny być otwarte, no i trzeba się opiekować, no to zajęło tym bydlakom komunistycznym 18 godzin, żeby tych Wenezuelczyków wygonić z tej swojej własnej wyspy. No ale to mniej więcej w ten sposób działa. Ten Kalifornia wariuje, cała Ameryka stara się naśladować, a ceny nieustannie wzrastają. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, na partię republikańską. No to co, jeżeli mieszkacie w Kalifornii, no to współczuję. Jeżeli mieszkacie gdziekolwiek, to drugi wtorek listopada jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny dla całej Ameryki, jest bardzo ważny dla was. No, Włochy pokazują, że ten komunizm się przejada nawet we Włoszech. No tam się zmieniają rządy, w sumie 77 rządów chyba już mieli przez 70 lat. Także to jest makabra. No ale ludzie na całym świecie się w sumie budzą do tego obłędu lewactwa amerykańskiego. Zdrowia dla normalnych.